Przed obejrzeniem tego odcinka zapoznaj się z treścią łapki w górę dołączonej do tego wideo, bądź skonsultuj się z ziżejem lub farmaceutą, ponieważ każda niewłaściwie stosowana łapka w górę może zagrażać tobie lub twojemu zdrowiu. A tak na poważnie, to witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Prorozmawiajmy Plus. Witam się z wami Żiżej i kontynuujemy naszą serię. Dzisiejsza nazwa Prorozmawiajmy Plus dotyczy poprzedniego odcinka, w którym omawialiśmy absurdalne przepisy ruchu drogowego. Przesunę sobie trochę może mikrofon, żeby było mnie lepiej słychać. Będziemy dzisiaj omawiać wasze komentarze. Oczywiście zachęcam was też do podawania tematów do kolejnego odcinka Top 10. Boże, co ja gadam, goddammit. Prorozmawiajmy oczywiście do kolejnego odcinka Prorozmawiajmy, w którym poruszę jeden z waszych tematów na pewno. Ale najpierw przejdźmy do waszych komentarzy. Pierwszy komentarz, już wam mówię kto napisał. Napisał go Adrian Bartkowski. Zacytujmy. Żiżej, odnośnie przechodzenia na czerwonym świetle, w Anglii właśnie jest tak, że czerwone światło mówi: przechodzisz na swoją odpowiedzialność, jeśli cię potrącą, ty będziesz winny. Byłem tam tydzień i to jest bardzo przydatne. Czasem zaoszczędzałem kilkanaście minut w tym i zdążyłem złapać autobus dzięki temu. Żadnych problemów nie było, ludzie nie umierali na jezdni. Co do niewidomych, przecież mogą dalej przechodzić tylko na zielonym, prawda? Prawda, prawda i rzeczywiście... Oj, sorry. Napisaliście wiele komentarzy odnośnie właśnie akurat tego kraju, Anglii. Nie wiem, czy to dotyczy tego, że niektórzy z was może pochodzą stamtąd, czy byli na wakacjach, odwiedzali rodzinę, znajomych, czy kogokolwiek innego, ale przytaczaliście właśnie ten kraj, że jest to tam zrobione na tej właśnie bazie, że jest czerwone światło i przechodzicie na własną odpowiedzialność. No tak, tylko... jest pewien problem w Polsce, o którym pisaliście, że jeżeli ktoś zadecydowałby, że takie przepisy właśnie weszłyby w życie, no to w większości przypadków Polacy, znając to, wykorzystywaliby to na raczej swoją korzyść i przechodzili cały czas non-stop na tym czerwonym świetle. No i kierowca musiałby jakoś zachowywać się tak ostrożnie, żeby nie potrącić tego przechodnia, mimo że ma... powiedzmy on winę, to znając przepisy ruchu drogowego, on by się jakoś wywinął, że było niby zielone, że ten samochód wcale nie miał tutaj prawa się znajdować i mandat ostatecznie trafiłby w ręce kierowcy. Ale to jest nasz kraj, tutaj inna jest mentalność i nieco inaczej do tego się podchodzi, ale pomysł w Anglii jest naprawdę fajny, mi się to podoba. Fajnie, że coś takiego wymyślili. Fajnie, że jest to tam zrobione jako ostrzeżenie, w sensie możesz przejść, ale nie musisz, możesz poczekać, tak? Także dla mnie rozwiązanie idealne. Drugi komentarz. Low Fibo. Sama policja czasami nie przestrzega przepisów. Jechałem motocyklem przez skrzyżowanie i naprzeciwka jechał sobie ktoś rowerem i nagle policja zaczęła go wymijać na środku skrzyżowania zwykłego i gdybym nie zjechał w bok, to miałbym czołowe. Pewnie by było jeszcze z mojej winy. Kappa. Zapewne wiele razy widzieliście w internecie wideo, w którym policja masowo, powiedzmy nawet masowo, serio, masowo łamie przepisy ruchu drogowego, nie zwracając uwagi na to, czy są ograniczenia, przejście dla pieszych, wyprzedzają, podwójna ciągła, czy cokolwiek innego. Jest wiele takich sytuacji, w których widzimy, że policja popełnia błąd. Są to też ludzie, ale no właśnie. Mając to miano policji, czy tego, wiecie, tej odznaki, którą się nosi na ramieniu, czy na piersi naszego, ten napis policja, to daje jakąś taką przyzwoitość i myślenie, że jest się nie wiadomo jakim panem na drodze. I jesteśmy bezkarni wtedy, jako policjant i możemy wszystko. Oczywiście ja nie mówię, że wszyscy tacy są, ale niektórzy właśnie tak się stosują, jakby byli panami drogi i wszystko im wolno. Zresztą sam byłem świadkiem pewnej sytuacji w Krakowie, teraz właśnie przed chwilą mi się to przypomniało. Słuchajcie, w Krakowie jest pewne miejsce, niedaleko dworca kolejowego, być może niektórzy z was będą to miejsce kojarzyli. Jest miejsce, gdzie jest, moi drodzy, zakaz skrętu w prawo. Trzeba jechać prosto lub skręcić w lewo, ale nie można w prawo, mimo że tam się jedzie na galerię. No właśnie. I teraz tak, co robi policja w takim przypadku? Ja byłem tego świadkiem. Włączają syrenę,
włączają sobie sygnał normalnie na legalu, jadą w prawo i wyłączają. Tak jakby nigdy nic się nie stało. Ciekawe, prawda? I widziałem tą sytuację chyba nawet dwukrotnie, więc to nie jest tak, że to jest jednorazowa sytuacja i okej, mogło się im pomylić, czy tam wykorzystać. Nie, oni to robią cały czas. Także brawo dla policji z Krakowa. Komentarz numer 3. Don Domino 13. Przepisy jako takie nie są złe. To samo tyczy się znaków. Są źle stosowane, a to jednak coś innego. To często decyzje podejmowane na szczeblu lokalnym, na które rząd nie ma wpływu. Pomysł z przechodzeniem na czerwonym świetle, co ciekawe, nie narodził się w naszym kraju. Moim zdaniem w Polsce się to jednak nie sprawdzi. Kierowcy potrafią przejechać przez pasy, nawet gdy świeci się już zielone dla pieszych. Zresztą, w takiej na przykład Holandii w ogóle nie ma czerwonego światła na przejściach dla pieszych. Jest pomarańczowe, które oznacza mniej więcej tyle, że przechodzisz na własną odpowiedzialność, oraz zielone. Jest to związane z tym, że Holandia bardzo postawiła na walkę z ruchem samochodów osobowych w miastach. Promują komunikację miejską, nożną czy też rowerową. A jeżeli chodzi o mandaty, powinny być one naliczane w zależności od zarobków danej osoby, a nie średniej krajowej. Za dane wykroczenie ileś tam procent z pensji. Tak byłoby najlepiej. Każdy ponosiłby koszty złamania prawa proporcjonalne do swojego stanu majątkowego. Przede wszystkim przytoczmy tutaj najpierw część pierwszą tego komentarza odnośnie Holandii i tego ostrzeżenia. Rzeczywiście, wspomniałem o tym, że właśnie kierowca wykorzystałby to na nie... Znaczy, policja wykorzystałaby to na niekorzyść kierowcy i myślę, że właśnie też tak piesi by do tego podchodzili na tej samej zasadzie, że okej, ja jestem tutaj panem, jestem na przejściu dla pieszych, mi więcej wolno, bo w końcu kierowca będzie miał winę. W Polsce też według mnie tak właśnie by to wyglądało i stosowanie tego to jest, ja myślę, dużo do zastanowienia się, czy rzeczywiście tak powinno być i czy powinno być to w ogóle wprowadzone. Jeżeli chodzi o mandaty, to prawda, opcja z średnią tej pensji, którą otrzymujemy, czy tam zarabiamy tego, to jest bardzo dobre. Przeliczanie tego na osobę właśnie, która otrzymuje mandat, jest ok, tylko w przypadku osób, które są dosyć w takim dobrym stopniu majątkowym, no to mogą być naprawdę wysokie mandaty i nie wiem, czy to do końca w tej akurat społeczności, tej części społeczności by się to spodobało. Myślę, że nie. Komentarz numer 4, już dzisiaj ostatni. Maniek SPG. Jestem kierowcą od ponad roku i jeżdżę dość dużo i przez ten cały rok nie dostałem ani jednego mandatu. Wystarczy być czujny i mniej więcej wiedzieć, gdzie mogą suszyć albo gdzie jest radar. U mnie w mieście znam już wszystkie miejsca i zawsze tam zwalniam. Ale faktycznie są miejsca na przykład na granicy z Czechami w Lubawce, gdzie jest piękna droga i nagle ograniczenie do 30. Ale zdarzyło mi się też źle stanąć i zająłem trochę więcej chodnika niż można, ale nie dostałem mandatu, tylko pouczenie. Więc nie jest źle z tym prawem. No, myślę, że tak powiedziałeś, ponieważ właśnie nie miałeś styczności z głupią sytuacją z policją. Ja myślę, że jeżeli będziesz miał coś takiego, to również pomyślisz, że jednak nasze państwo ma wiele wad. Albo przynajmniej wad związanymi z tymi właśnie absurdalnymi przepisami ruchu drogowego. Przede wszystkim przytoczę wam historię moją, o której może opowiadałem, być może nie. Jest ona dosyć śmieszna. No i opowiada o dosyć, no nie wiem, mandacie, który otrzymałem w sumie za swoją głupotę, ale z drugiej strony też łatwo można było się z tego wywinąć. Co to jest za sytuacja? No więc, moi drodzy, jechałem sobie wraz z moją byłą dziewczyną, która przyjechała do mnie odwiedzić. Jechałem sobie miastem. Była coś koło 23 bodajże, coś koło tego, jechałem i nagle widzę radiowóz w lusterku. No oczywiście myślałem, że przejadą sobie gdzieś dalej, ale jak już przez dłuższy okres czasu jechali za mną, byłem już święcie przekonany, że na pewno za chwilę mnie zatrzymają. I tak się też stało, zatrzymali mnie do zwykłej kontroli. Czego szukali? Szukali tak, trójkąta ostrzegawczego, który oczywiście znajdował się. Nie robili jakiejś specjalnej kontroli pojazdu, chcieli tylko wiedzieć, czy jestem trzeźwy, czy mam trójkąt i czy mam gaśnicę. Tego ostatniego zabrakło. I uwaga, mamy absurd w naszym kraju. Uwaga,
tym absurdem jest to, że możecie w samochodzie posiadać gaśnicę, która jest nieważna. To znaczy, bo wiecie, gaśnice mają jakiś tam okres przydatności, on się z czasem kończy. Nawet jeżeli się skończy, zatrzyma was policja, nie wrepią wam mandatu, bo nie mają takiej podstawy, ważne, że macie gaśnicę. To nic, że ona jest niesprawna, to nic, że powiedzmy nie działa właśnie, to nic, że nie jest ważna, jeżeli chodzi o datę i przydatności. Po prostu macie gaśnicę. Jeżeli nie macie, otrzymujecie 50 zł mandatu. Sama gaśnica, taka mała, kosztuje w granicach 15-20 zł, tyle wam wystarczy, bo chyba 250 gram potrzeba mieć w samochodzie. Ale nie jestem pewien, nie chcę was okłamywać. To jest pewien absurd, więc jeżeli spotkasz się z takim absurdem, myślę, że zmienisz zdanie co do naszego pięknego kraju, czy też do policji. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam was oczywiście na mojego Facebooka, facebook.com/DJPalasade, thumbs up, a jeżeli chcecie odwiedzić mnie na Instagramie czy na Asku, zadać pytanie, zapraszam serdecznie, w opisie macie potrzebne linki. Tymczasem piszcie w komentarzach, jaki temat chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku naszego Prorozmawiajmy. Ja lecę nagrywać, czy cokolwiek innego, może się najeść, nie wiem, nieważne. Trzymajcie się, pa pa!